Cześć, witam na kanale telchina.pl. Dziś przyjrzymy się telefonowi marki Xiaomi Mi 4 model, czyli obecnie jeden z najnowszy praktycznie telefon tej spod skrzydeł Xiaomi. Jest to obecnie trzeci producent telefonów na świecie, wyprzedza go tylko Samsung i Apple, także liczący się gracz już na rynku. I zobaczmy, co my tu mamy. Telefonik, jak widzimy, u góry ma gniazdo słuchawkowe. Jest też port czerwieni po prawej stronie. Możemy sobie nim obsługiwać telewizor na przykład. Po prawej stronie mamy regulację głośności i trochę poniżej jest przycisk wzbudzania telefonu, załączania. U dołu mamy gniazdo micro USB i grill z głośniczkami. Oczywiście na dole, jak w każdym smartfonie z Androidem, mamy guziki, przyciski nawigacyjne. Po lewej stronie znalazło się pojedyncze gniazdo na kartę SIM, niestety jest to single SIM, nie ma też miejsca na kartę microSD, co jest moim zdaniem, no, może nie błędem, bo producent się w ten sposób zabezpiecza przeciwko spadkowi wydajności przez smartfony, ale wielu użytkowników tańszych, kosztów chciałoby sobie rozbudować pamięć telefonu. A z tyłu co jeszcze mamy? Mamy tutaj kamerę 13-megapikselową i trochę poniżej jest dioda LED, która świeci całkowicie przyzwoicie. No, zobaczmy sobie jeszcze, proszę, tak się prezentuje logo tej firmy, ładnie błyszczy. Telefon dookoła ma solidny stalowy pierścień, jest to też jego zaleta. Co prawda jest trochę gruby, mógł być cieńszy jak na współczesne smartfony, no niestety tak to wygląda. Dobra, zerknijmy sobie na system. Jest tu, Xiaomi ma swoją nakładkę, to jest MIUI, tu akurat jest już V6. Która między innymi potrafi takie coś, że możemy sobie zmniejszyć ekran do rozmiaru takiego, że każdy jest w stanie go bez problemu jedną palcem obsłużyć, kciukiem czy tam czymś. Także ja akurat nie muszę zmniejszać, daję rady na całej długości 5-calowego telefonu operować. No ale niektórzy mają z tym problemy i takie udogodnienie zostało zrobione. Co my tu mamy? Jak widzimy takie ikonki, proszę, może galeria. Jest to poukładane w ten sposób, że zdjęcia mamy datami posegregowane, możemy oczywiście wszystkie je wysłać do chmury albo trzymać lokalnie w pamięci telefonu, nie? Zdjęcia są dosyć przyzwoitej jakości, może jakieś przypadkowe. Także naprawdę tu nie można się niczego doczepić, jest to dobra jakość zdjęć. Przy filmach jedynie co zauważyłem, to niestety dźwięk w tym egzemplarzu akurat może nie był zbyt szczególny, jakieś szumienie tam, takie metaliczny dźwięk był słyszalny, co mnie niestety trochę zaniepokoiło, no ale trudno. No tak jak tu widzimy, tu mamy taki fajny gadżecik jak pilot. Działa to w ten sposób, że podajemy jakiego producenta mamy, jakiej produkcji telewizor, jaka firma, na przykład w moim przypadku to był Panasonic i wykonujemy takie testy potwierdzające, czy reaguje telewizor na przycisk, czy nie. Jeżeli reaguje, kolejny czas reaguje, po kilku takich próbach zostaje już dokładnie wykryty, jaki to jest model pilota, czy tam jaka komunikacja jest i możemy sobie telewizorkiem sterować z poziomu telefonu. Fajny gadżecik. Co my tu jeszcze mamy? Może zobaczmy, przytrzymując gdzieś w dowolnym miejscu, no powiem, to jest wystartować. Może tak. Możemy sobie układ ikon zmienić, czy też może na 4x5, wyjdźmy z tego. Widżety możemy dodawać, tu mamy do wyboru cały taki szereg różnych widżetów, możemy sobie tam na pulpit wyciągnąć. Mamy do wyboru tapety od, no tak, może własną albo jak którąś z portfolio firmy. Jeszcze mamy efekty przenikania pulpitów, czy tam ekranów. Możemy sobie tu jeden spośród, może około 10 wybrać. Ja mam akurat kostkę, ale jest kilka innych ciekawych efektów też. Ikonki. Tutaj cokolwiek w tym systemie zainstalujemy, każda aplikacja nam się pojawi na pulpicie głównym. Nie ma tutaj tego przycisku, tak jak w tradycyjnym Androidzie, że mamy zbiór naszych zainstalowanych programów. Tutaj niestety wszystko ląduje na pulpicie. Oczywiście możemy sobie swobodnie przemieszczać tam, czy usuwać te niepotrzebne... Akurat uruchomiłem coś. Programy. No proszę bardzo. I teraz mogę sobie albo zmienić, że będzie na innym... O, powiedzmy tu sobie YouTube'a wrzucimy. Można przesuwać, tak, jest to dosyć proste. Może zobaczmy, o, jeszcze tutaj ciekawa rzecz, taka system ma dosyć rozbudowane narzędzia samokontroli, optymalizacji, jest też firewall i antywirus, wszystko to jest w ramach dostępnego firmowego oprogramowania. Proszę bardzo, jest antywirus, możemy sobie rozpocząć skanowanie. Tak to wygląda, sobie skanuję, zatrzymajmy, bo telefon jest czysty, nic tu nie znajdzie. Możemy, o proszę, może nadać tutaj uprawnienia, sprawdzić jakie mamy, czy jest routowany, czy nie. Możemy sobie do poszczególnych aplikacji nadawać uprawnienia, jakie one mogą mieć, albo co jeszcze tu mamy, albo zdecydować, które... Kolejną ciekawą rzeczą to jest aplikacja M-Key, czyli tam mamy ten przycisk, ten baton, który tutaj pozwala nam zaprogramować sobie uruchomienie dowolnej aplikacji. Na przykład ja tu mam przypisane tak, że jedno przyciśnięcie jest zrobienie zdjęcia, dwa przyciśnięcia to jest latarka, trzy dostęp do galerii, cztery razy dyktafon. Możemy sobie oczywiście dowolnie kolejne ilości przyciśnięć programować. Na przykład tu włączyłem sobie teraz na 5 przyciśnięć szybkich i mogę wybrać dowolną aplikację, która jest zainstalowana w telefonie. Już tego nie będę robił, ale działa to bardzo fajnie. Pozwala nam nawet w dyskretny sposób, nawet jak jest wyłączony telefon, mogę zrobić zdjęcie nie uruchamiając ekranu. Czyli przyciskam sobie delikatnie raz, na przykład robi mi zdjęcie, tylko zawibruje telefon. Taki mam sygnał, że zostało zrobione i zdjęcie jest już na naszej pamięci telefonu. Potem sobie możemy przejrzeć. Bardzo fajnie. Albo dyktafon możemy też tak dyskretnie włączyć. Jest to bardzo fajne, przydatne może być. Co jeszcze mamy tutaj ciekawe? Może zobaczmy, jak wyglądają poszczególne dostęp do plików. Oczywiście robię notatki. Kalendarz wygląda w ten sposób. Jest oczywiście sklep Play zainstalowany przez, podejrzewam, sprzedawcę, bo raczej na chińskim rynku jest to aplikacja niedozwolona. Co my mamy jeszcze? No właśnie, zobaczymy. Tu mamy tak w większości telefonów. Xiaomi oferuje nam swoją chmurę, podobnie jak w iPhone'ach mamy. Tutaj pojemność jest 5 GB dla każdego użytkownika, który się zarejestruje. Możemy tam oczywiście przechowywać nasze zdjęcia, kontakty, dowolne dokumenty praktycznie. Jest to fajna sprawa, bo trochę nam właśnie poszerza pamięć telefonu, zawsze to przydaje. Może jeszcze inaczej, teraz zerknijmy sobie na wydajność, jaką telefon osiągnął. W popularnym benchmarku Antutu wynik osiągnięty przez telefon to 42 455, w tym wypadku było już nawet tu więcej, widziałem, na tym w zależności jak telefon jest naładowany albo nie wiem co mu tam w tle pracuje. Jedną wadę zauważyłem, telefon ma tendencję do grzania się, jeżeli się go używa intensywnie, tu na tej płaszczyźnie jest, robi się ciepły, nie wiem z czego to wynika. No i może zobaczmy co widzimy, rozdzielczość 1920 na 1080, ramu mamy 3 GB, czyli to jest bardzo dużo. 4-rodzeniowy procesor o taktowaniu 2500 MHz. Jest to oczywiście Snapdragon 801, czyli jeden z obecnie z wydajniejszych procesorów dostępnych na rynku. Jak widzimy, telefon pozwala na nagrywanie filmów w jakości 4K, czyli w bardzo dużej rozdzielczości. Taka możliwość jest. Pracuje obecnie na Androidzie 4.4.4. Wersja MIUI to jest 6. generacja. I co jeszcze fajnego tu widzimy? Wsparcie. Niemal wszystkie czujniki, jakie są tu w tym benchmarku wyszczególnione, są wspierane przez ten model, jak przystało na telefon z górnej półki. Jest pełne wsparcie sensorów. Jeden tylko widzę jest niewspierany, co nam w zupełności wystarczy. Może zobaczmy jeszcze porównanie. Jak widzimy, bardzo wysoko się klasyfikuje Meizu MX-4, czyli obecny lider, który prawie że osiąga 50 000 punktów, czyli troszkę lepiej od tego Mi 4. Wyżej jest jeszcze nawet OnePlus One z chińskich i Huawei. 7K też jest trochę lepszy wynik osiągnął, ale już na przykład Galaxy S5 jest trochę poniżej. Tak, no telefon, powiem szczerze, że za 1200 czy tam trochę więcej złotych jest to bardzo ciekawa propozycja. Praktycznie wśród konkurentów znanych marek trudno mu szukać konkurencji, bo ani Samsung, ani iPhone raczej takiej wydajności nie oferuje w tej cenie. Także warto jak ktoś stoi przed zakupem i chce wydać trochę więcej pieniędzy, warto na takim telefonie się zastanowić. Oczywiście trzeba mieć na uwadze wady, tak jak to, że nie jest to dual SIM, dla niektórych to wyklucza już telefon, nie można rozbudować pamięci, to jest druga poważna wada. A tak poza tym więcej wad jakichś nie widzę. Zasięgiem nie ma problemów, GPS działa poprawnie. Co by tu jeszcze powiedzieć? No i telefon się prezentuje, no zależy, nie wszystkim się podoba taka stylistyka, no ramki mogłyby być też może węższe jak na współczesne telefony, to już to jest dosyć duże te odległości są. To jest może tyle, także na razie dziękuję, zapraszam do subskrybowania kanału telchina.pl, bo niebawem tam jakieś kolejne filmy ciekawe będą, a na forum Telchina znajdziecie oczywiście recenzje tego i innych telefonów. Także dziękuję, pozdrawiam.